Witam serdecznie braci i siostry na kolejnym wykładzie na temat teologii rzymskokatolickiej, na którą chcemy spojrzeć z punktu widzenia kościołów ewangelicznych czy ewangelikalnych. A więc pod kątem raczej takim bardziej praktycznym. Nie gromadzimy się tu w tym celu, żeby teologię rzymskokatolicką poznawać, bo duża część, że tak powiem, w naszym przypadku do niczego nam się nie przyda. Natomiast z innymi jakimiś fragmentami teologicznymi czy teologicznych przekonań mamy do czynienia ciągle i ścieramy się z nimi i też chcielibyśmy się nad nimi tutaj pochylać w kontekście Słowa Bożego. Na poprzednim wykładzie mówiliśmy w zasadzie o dwa zagadnienia. Poruszyliśmy kwestię autorytetu na samym początku i tutaj nam wypłynęły dwie rzeczy, mianowicie tradycja i Słowo Boże. Mówię to tak, jak najczęściej, czy prawie zawsze jest cytowane w publikacjach czy wypowiedziach. Najpierw słowo tradycja, potem Pismo Święte. To, co warto tu przypomnieć jednym słowem, to fakt, iż Sobór Watykański II praktycznie po 20 wiekach zrównał co do autorytetu Słowo Boże z tradycją. Poprzednio tradycja i nauczanie Kościoła stała ponad Słowem Bożym. Logika w tym była taka, iż wskazywała na to historyczna kolejność, mianowicie najpierw był Kościół, jak czytaliśmy w dokumentach, a potem było Słowo Boże. Słowo Boże powstawało w Kościele. Mówimy oczywiście o pismach Nowego Testamentu. I również Kościół w związku z tym ma przywilej, aby w sposób właściwy to słowo przedstawiać, interpretować. To znaczy, aby stwierdzać, która interpretacja Słowa Bożego jest właściwa. I taką funkcję pełni Urząd Nauczycielski Kościoła. I to może tyle w temacie autorytetu, żeby nie powtarzać. Następny temat, przepraszam, że powinien być chyba Pan Bóg i po kolei osoby boskie, ale ze względów takich właśnie ramowych, czasowych, tak nam pasowało, żeby podjąć temat stworzenia i w tym kontekście stworzenia temat człowieka, bo niejako rykoszetem pojawiła się kwestia grzechu, a jeżeli już grzechu, to klasyfikacja grzechów, jak znajdujemy w Kościele katolickim, kwestia grzechu wyjątkowego, że tak powiem, jeszcze poza wszelką klasyfikacją, jaką jest grzech pierworodny. No i jeszcze dalej, gdzieś sięgając też rykoszetem, kwestia losu tych, którzy umrą bez chrztu, a więc bez zmazanego grzechu pierworodnego. I tutaj głównie chodziło o niemowlęta. I to właściwie były te zagadnienia poruszane poprzednio. Dzisiaj chciałbym trochę dopowiedzieć. Dwie rzeczy, które w międzyczasie tutaj wypłynęły. W temacie Biblii jeszcze jedną rzecz, która również występuje w tych naszych relacjach z członkami Kościoła rzymskokatolickiego. Tak mówię rzymskokatolickiego, bo może, przepraszam, jeszcze powinienem stanąć obok. Jeszcze jedna dygresja. Bo to tak często słyszymy, Kościół katolicki jeden, prawda, w przeciwieństwie do wszystkich innych, którzy są podzieleni strasznie. Otóż ja też mogę tu stanąć i powiedzieć, Kościół baptystyczny jest jeden. Chociaż ktoś powie, że są dwie unie albo trzy, W każdym razie, co mam na myśli? Mam na myśli tą sytuację, że ani wewnętrznie nie ma takiej głębokiej jedności, bo stronnictwa i trakcje, jakie występują w postaci konserwatywnej, charyzmatycznej, liberalnej, fundamentalnej, one wszystkie są obecne i różnego rodzaju ekscesy, chociażby z biskupem Lefebvre, jako tej frakcji bardziej fundamentalnej, fundamentalistycznej, czy inne, widzimy to na zewnątrz, a poza tym również w tej chwili niestety tak się podziało, że tych kościołów katolickich mamy więcej. I jest kościół polsko-katolicki, starokatolicki, i grecko-katolicki, i rzymsko-katolicki. I potem to już tylko kwestia proporcji, prawda? Polska jest o tyle krajem, powiedzmy, trochę nietypowym. Na pewno jak na Europę, to chyba wyjątkowym, gdzie w zasadzie nie ma prawie mniejszości ani narodowych, ani mniejszości religijnych.
I w tym kontekście tutaj my, czyli protestanci, to mieścimy się w granicach błędu statystycznego. Wiecie, potwierdzający regułę. Wiecie, że aby badania statystyczne mogły zostać uznane za wiarygodne, w sensie naukowym, nadające się do publikacji, to dopuszcza się błąd w tych badaniach do 3%. Można się pomylić i do 3% badania spełniają wymogi naukowych kryteriów. No, wszyscy protestanci w Polsce razem wzięci, prawda, to wiecie, że i luteranie, i nie wiem, katolicy, baptyści, zielonoświątkowcy, adwentyści stanowią mniej niż 1%, około 0,5%. Ten ostatnio jakoś na jakichś jego badaniach podawał, że protestantów dość ogólnie oszacowano jakieś 150 tysięcy. Głos, który sali, że protestantów jest około 150 tysięcy. No to w kontekście 38-milionowego narodu możemy sobie policzyć ten procent, jeśli ktoś chce. No, także jeżeli by ktoś na przykład, żartobliwie mówiąc, stwierdził, że nie ma protestantów w Polsce, to jeszcze mieściłby się w granicach błędu statystycznego i mógłby to opublikować w jakiejś pracy naukowej. No, to tak na marginesie. Także czasami w rozmowie to ma znaczenie, kiedy ktoś, szczególnie kiedy ktoś jest, nie wiem, uszczypliwy, złośliwy, to ja pytam, nie, bo on mówi, że jest katolik, ja pytam, a z którego kościoła katolickiego ty jesteś, nie? Czy polsko-katolicki, czy grecko-katolicki, czy starokatolicki? A on mówi, nie, rzymski, a rzymski katolicki, no dobrze, no to w takim razie już wiemy, gdzie jesteśmy. I od razu, no trochę się zmienia platforma. Ale wracając do, bo to nawiązałem do sytuacji tutaj stwierdzania czy podkreślania, że mówimy o kościele rzymskokatolickim. Wracając do pierwszego tematu, gdzie mówiliśmy na temat autorytetu, otóż w tym temacie jeszcze bardzo często pojawia się bardzo praktyczne pytanie, z którym być może się zetknęliście i chciałem to dopowiedzieć i uzupełnić. Pytanie najczęściej formułowane jest bardzo prosto. A czym się różni wasza Biblia od naszej? No i tu myślę, że w temacie tutaj autorytetu i Biblii, na który się powołujemy, to może też warto jeszcze o tym elemencie wspomnieć, bo, no bo są różnice w Słowie Bożym, tak? Czy nie? No, ja zawsze próbuję budować mosty, zawsze to jest taki pierwszy odruch, więc kiedy mnie ktoś pyta, a czym się różni wasza Biblia od naszej, ja mówię, jeśli chodzi o treść, nie różni się niczym. Natomiast różni się w ilości ksiąg. I tu wychodzi kwestia kanonu. I czasami dobrze jest wiedzieć, aby no, wytłumaczyć czy ewentualnie obronić swoje stanowisko, jeśli chodzi o kanon Pisma Świętego. Wiemy, że nasza Biblia, Słowo Boże, opiera się o kanon, jaki został przyjęty w Jamni. Różne są pisownie tego nazwy tego hebrajskiego miasteczka, tej miejscowości Jawne. Najczęściej się mówi o Jamni. Tam gdzieś, prawda, około 115, najczęściej powtarza data 105, 115 w tych granicach pod Jerozolimą, bo Jerozolima była zburzona w tym czasie, gdzie największe autorytety żydowskie w tym względzie zebrały się, mówiąc, decydując w temacie właśnie kanonu. Jest to tak zwany kanon palestyński, ale skądinąd pewnie też zapewne wiecie, że w Aleksandrii, czyli w północna Afryka, jak mówi historia, została przetłumaczona Biblia na język grecki. Hebrajskie pisma zostały przetłumaczone na język grecki. Wiąże się z tym cała legenda mówiąca o 70 starcach, których zamknięto, i mędrcach, i tłumaczach zamknięto w różnych oddzielnych pomieszczeniach, gdzie niezależnie od siebie przetłumaczyli, każdy tłumaczył samodzielnie ten sam tekst hebrajski, no i po porównaniu okazało się, że te wszystkie teksty były takie same, no można powiedzieć po żydowsku, po hebrajsku, co do joty. No i taka legenda, i stąd mamy też nazwę. I stąd mamy też symbol. Jakim symbolem się określa Septuaginta? Greckie tłumaczenie Starego Testamentu. LXX, z dużymi literami. Tych starców było 70. Septuaginta to w języku greckim znaczy 70. A LXX, wiemy, że w alfabecie rzymskim nie ma cyfr,
litery mają wartości liczbowe, więc jak sobie dodamy L, 50 plus 2 razy 10 też będziemy mieli 70. Tu się to wszystko sensownie i logicznie zamyka. Tu nie ma jakiejś tam jakiejś czary maru, po prostu tak to zostało użyte. I jak powiedziałem, tam przyjęty, tam dokonano tłumaczenia. Czy tam wtedy dołączono księgi, które dzisiaj uchodzą za apokryficzne? Nie ma na to dowodów. Apokryficzne księgi w tłumaczeniu Septuaginty pojawiły się, widoczne są, znaczy są świadectwa, że były w IV wieku. Czy były tam od samego początku? Nie wiadomo. Niektórzy poważnie w to wątpią. Jednym z dowodów czy argumentów na to jest fakt, że cytaty Starego Testamentu zapisane przez autorów Ewangelii, najczęściej, a więc cytowane fragmenty przez Jezusa, czy przez apostołów, czy ewangelistów, one pochodzą właśnie z greckiego tłumaczenia Biblii. I to jest jedna rzecz. To mówi Kościół katolicki, kiedy tłumaczy, iż właśnie apokryfy jak najbardziej są na miejscu, mają swoje miejsce w Biblii. Obłączyłem się pewnie. Ogromna większość, bo te wszystkie wypowiedzi przecież to są z Septuaginty. Septuaginta posiada taki sam autorytet, prawda, i najwyższy autorytet i kanon Biblii przyjęty w oparciu o Septuagintę jest jak najbardziej słuszny. Fakt, oni cytują wersję Septuaginty, greckiego przekładu, tylko że nikt ani razu nie zacytował jakiegokolwiek fragmentu z apokryfów. I to jest kolejna nasza odpowiedź na tamten argument. Bibliści w dużej części uważają, że po prostu wtedy jeszcze tych ksiąg tam nie było. Stąd i nie było też zwyczaju, żeby je cytować. Dalej, no, tym bardziej nie ma jakichś dowodów, żeby Kościół Apostolski apokryfy uważał za księgi kanoniczne. Wielcy filozofowie z tamtego czasu, czy filozof Filon z Aleksandrii, nigdy nie cytuje apokryfów. Józef Flawiusz, no, największy historyk, mamy masę informacji z czasów Jezusa, właśnie dzięki niemu zachowanych. Zmarł w 100 roku po narodzeniu Chrystusa, też z zasady wyłącza apokryfy i cytuje liczbę 22 ksiąg w Starym Testamencie. 22 zaakceptowanych w kanonie palestyńskim. Później właśnie tam pod Jabni. Uczeni żydowscy ksiąg apokryficznych nie uznali za kanoniczne i przyjęli taki kanon, jaki mamy, jaki wybrał Luter i jaki mamy również w naszej Biblii. I żaden zjazd Kościoła, synod czy sobór, jakie działy się przez pierwsze wieki, o niczym takim nie wspomina. Niczego nie dołącza, do niczego się nie przychyla. Są przywódcy Kościoła, którzy występują przeciw w późniejszych wiekach. Atanazy, Cyryl, Jerozolimski, Orygenes, nawet Hieronim. Okazuje się, swoją słynną wulgatę przetłumaczył bez apokryfów. Potem wskutek nacisków szybciutko dokonał tłumaczenia kilku z nich, aby dołączyć do swojego łacińskiego tłumaczenia w Biblii. W Biblii Syryjskiej, tak zwanej Peszicie, to jest starożytny rękopis pochodzący z II wieku, również nie znajdujemy apokryfów. Także być może wtedy ich jeszcze nie dołączano. Co nie zmienia faktu, że ta syryjska wersja Biblii, o której wspomniałem, w IV wieku już w Syrii, apokryfy do niej dołączono. Słucham. Powiedziałeś, że Flawiusz uznał tylko 22 ksiąg Biblii. Powiedziałem tak, tak. Wyłącza z zasady apokryfy, cytuje liczbę 22 ksiąg w Starym Testamencie. Starego Testamentu. Trochę więcej chyba w Starym Testamencie. Nie wiem, które księgi ma na myśli, nie sprawdzałem tego Flawiusza. Cytuję tylko opinię. Tak, bo chodzi o to, jak Żydzi dzielili, prawda, Stary Testament, nie? Samo no. To jest jedna królewskie, to jest jedna kroniki, jedna Ezdrasza Nehemiasza, to jest jedna 12. Myślę, że tak, myślę, że tu leży klucz. Klucz leży w tym właśnie, jak Żydzi to traktowali, bo... Więc ich Stary Testament identyczny do naszego, ale trochę inaczej... No tak spodziewam się. Tak, myślę, że gdyby chcieć to dokładnie sprawdzić, które ma na myśli, to pewnie tak, taki byłby wynik. Dokładnie, bo prorocy mieli, to jest 22 księga. Natomiast to, co ty powiedziałeś o Septuagincie, nie? No. Tam tych 72 dokładnie było, no. Ale to oni przetłumaczyli Torę. Tylko Torę. Tylko Torę. W pierwszej fazie.
A wszystkie kolejne księgi były tłumaczone później, bo tłumaczenie to jest drugi, trzeci wiek przed naszą erą, a później to było dołączane, no a apokryfy pochodzą z czasów międzytestamentalnych, nie? No więc o to właśnie chodzi. To jest parenteza 400 lat. Pochodzą z czasu i to też jest argument, którego używamy, broniąc tutaj naszej, że tak powiem, wersji Biblii w stosunku do tej poszerzonej. Zostały spisane w okresie międzytestamentowym, w okresie, kiedy nie było już żadnych proroków. W Starym Testamencie. I również dla tych, którzy gromadzili się tam w Jamni, czy w Jabne pod Jerozolimą, to też był argument. Nie było żadnych proroków przez te ostatnie 400 lat do czasów przyjścia Jezusa. Stąd w tym czasie powstały księgi również tego waloru prorockiego. To było bardzo ważne, żeby uznać księgę za kanoniczną. Nie posiadają. Znalazłem kiedyś, przekonałem się, że niektórzy właśnie w ten sposób, że tak powiem, podchodzą, podobny sposób podchodzą do kanonu Nowego Testamentu. To znaczy, mówią prosto, kanon, objawienie skończyło się, jeśli chodzi o Stary Testament, właśnie ze śmiercią ostatniego proroka i objawienie Nowego Testamentu skończyło się ze śmiercią ostatniego apostoła. Bardzo prosta zasada i reguła. Jak Jan tłumaczy taką, może pewną niefrasobliwość autorów tego testamentu, że się posługują tak językownym tekstem jak Septuaginta? No to nie była niefrasobliwość. Dlaczego niefrasobliwość? To był język... Do czegoś, co funkcjonuje jako pewna całość, tak? Biorą z tego pewne... do ksiąg, które po prostu funkcjonują, zaczęły funkcjonować od jakiegoś czasu jako pewien zbiór, tak? O to mi chodzi. No, jeżeli wiemy, jak my dzisiaj argumentujemy i wiemy, jak czego bronimy, a czego mu się przeciwstawiamy, tak, no to też musimy przyznać, że po prostu ich ruch sięgania do Septuaginty, no z tych samych powodów, które my teraz na przykład dyskutujemy, jest ryzykowny. Tak, no to powiedzmy, że nasz ruch sięgania do, nie wiem, Biblii w języku polskim, bo to jest najbardziej rozpowszechniony tutaj, to jest też pewne ryzyko, nie? Najlepiej jest korzystać z oryginału. Ale zaraz, ja się spotkałem z tym... Bo może być ryzyko, bo ktoś kiedyś powiedział, i to nie jest wcale takie bezzasadne, że każde tłumaczenie to już jest komentarz. Ja się spotkałem z poglądem, że na przykład chyba Ewangelia Mateusza, nie pamiętam, która była indywidualnie tłumaczona przez proroka, w sensie, znaczy przez ewangelistę, w sensie takim, że on jakby sam tłumaczy pewne rzeczy, trochę inaczej niż jest w Septuagincie. No, kiedyś sprawiłem każdy cytat w Ewangelii Mateusza, czasami bezpośrednio z Septuaginta, czasami bezpośrednio z tekstu Masory i czasami nie mam pojęcia, skąd Mateusz ma taki. Przynajmniej trzy. Sam to robił. Tak, to nie wiadomo. Nie wiadomo. Kończąc ten wątek, bo to jest jakieś takie dopowiedzenie z mojej strony tylko, powiem jeszcze, jeśli chodzi o Kościół prawosławny, apokryfy zostały ogłoszone jako kanoniczne na synodzie w Konstantynopolu w XVII wieku, 1638 rok. Potem powtórzono to na kolejnych synodach, krótko potem w Jafie i w Jerozolimie, 1672. No, także one nie były ogłaszane kanonicznymi, chociaż i również nie funkcjonowało w takim szerszym, że tak powiem, zastosowaniu czy obiegu. Ponieważ one no, nie istniały w języku hebrajskim. Kościół rzymskokatolicki usankcjonował ten kanon na Soborze Trydenckim, to wiecie albo się domyślacie, o Soborze, który przeszedł do historii jako Sobór kontrreformacyjny. Brać, jeśli mogę się pytać, mam pytanie, jeszcze nikt nie był w stanie mi dać odpowiedzi, bo apokryfa w Septuagincie, to nie jest ta apokryfa w naszym polskim Biblii teraz, tam jest kilka różnic. Wiesz dlaczego? Bo ja nie mam pojęcia dlaczego. Na przykład w Septuagincie nam jest trzecia i czwarte księgi makabejskie, a w naszym katolickim Biblii... Ja nie mam pojęcia dlaczego to jest różnica. No, trzeba by szukać odpowiedzi u tych, którzy decydowali o tym kanonie, czyli gdzieś tam w źródłach, w korzeniach, że tak powiem, Soboru Trydenckiego właśnie. Dlaczego w takim razie nie wszystkie księgi zostały włączone i dlaczego te? Bo możemy mówić o kryteriach, prawda, o które się opierano, ale to nie jest ciągle odpowiedź, dlaczego niektóre tak, dlaczego, no można powiedzieć, nie wszystkie spełniały, widocznie może tamte nie spełniały tego kryterium, ale akurat księgi machabejskie, no to rzeczywiście jest trudność, bo no, to są księgi historyczne, opisują w zasadzie jedyne udane powstanie w historii narodu wybranego, tak jak my w Polsce mamy też jedno, jedyne udane powstanie w naszej historii, tak i tam.
I to jest naturalne, że dla Żydów zgromadzonych gdzieś tam w diasporze taka księga miała ogromną wartość i religijną też, nie tylko historyczną. I, no, ale dlaczego akurat włączono dwie, a nie cztery? Skoro były cztery, no to jest rzeczywiście trudno odpowiedzieć, bo to są no, księgi tego samego charakteru. Nie? Ale przy tej dyskusji, jeśli chodzi o kanon, no to pojawia się, że dodatkowe terminy jakby wtórno-kanoniczne, tak? Czyli deutero-kanoniczne i odróżnia się czasami je od apokryfów. My, co to znaczy, jakby wrzucamy wszystko do jednego worka, jako wszystko jest albo kanoniczne, albo jest apokryfem. Jest to określenie, które funkcjonuje w teologii w biblistyce rzymskokatolickiej i tam te księgi, które nie znajdują się w kanonie palestyńskim, hebrajskim, żydowskim, te księgi określa się mianem właśnie deuterokanoniczne, co w tłumaczeniu na polskim mówi się też wtórnokanoniczne. Także już wewnętrznie sam Kościół jak gdyby rzymskokatolicki wskazuje, jak gdyby, no, że owszem, te księgi są kanoniczne, ale jakby trochę drugiego rzędu jednak. Jako wtórne kanoniczne, czy jako deutero kanoniczne. No. No, odrzucamy, nie akceptujemy, no, bronimy kanonu palestyńskiego z różnych względów. Już o niektórych wspomniałem odnośnie tego właśnie kanonu aleksandryjskiego. Niektóre zawierają też niebiblijne nauczanie. Tam mamy, prawda, modlitwę za zmarłych. W drugiej machabejskiej to jest właściwie chyba jedyne miejsce, gdzie mowa jest o modlitwie za zmarłych. A w przeciwieństwie do innych fragmentów Słowa Bożego, gdzie czytamy, aby czegoś takiego nie robić, tak? Jak na przykład Hebrajczyków 9:27, jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I jak tutaj umieścić kwestię modlitwy za zmarłych, czy Łukasza 16:25 i dalej, prawda? Mowa jest o tej alegorii Abrahama z tym żebrakiem na łonie Abrahama, prawda? I z tym bogaczem gdzieś tam w czeluściach piekielnych. I tenże Abraham tłumaczy, że no, nie można przejść, jest przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli. Alegoria alegorią, ale zasada pozostaje zasadą, więc myślę, że tutaj jest wszystko w porządku. Tobiasza, księga Tobiasza mówi, jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza od każdego grzechu, czyli tak jakby można się zbawić przez uczynki. No więc dla nas jest to oczywiście nie do przyjęcia. Samo Słowo Boże odrzuca przecież możliwość zbawienia poprzez uczynki. Są jakieś dziwne tam historie, na przykład w Księdze Daniela czytamy opowiadanie o Belu i o smoku, jak próbują oszukać Daniela. Błędy no, historyczne, na które można wskazać. Księga Tobiasza mówi, że Tobiasz żył, kiedy Asyryjczycy podbili Izrael. Po czym powiedziane jest, że czas jego życia wynosił 158 lat. Tobiasza 11:14 i pierwszy rozdział, wiersze 3-5. No. Albo Księga Judyty rozpoczyna się od sformułowania w pierwszym wierszu, że Nabuchodonozor był tym, który panował w Niniwie. Wiadomo, że panował w Babilonii. No więc różne takie, prawda, argumenty, że tak powiem, można by tutaj wskazać, ale wydaje się najważniejszy jest ten, że sami Żydzi, decydując o kanonie, odrzucili tamte księgi jako no, niekanoniczne. Tradycja żydowska wyklucza możliwość ich kanoniczności. Tak? Właśnie tym, że była użytkowana przez chrześcijan, którzy zostali no, potraktowani jako sektę już nie bardzo niesłuszną względem judaizmu i w związku z tym taki stosunek mógł no, zabarwiać ich decyzję i dobór takiego, a nie innego zestawu. Tak, no nie jestem akurat biblistą, ale sądzę, że ani Jezus, czy apostołowie, ci, którzy cytowali fragmenty ze Starego Testamentu w wersji Septuaginty nie byli jedynymi Żydami, którzy to czynili. Myślę, że było to zjawisko powszechne, bo no, język grecki był językiem no, uniwersalnym i wszyscy tak rozmawiali. Stąd myślę też cytowanie to miało miejsce przez wielu innych ludzi i innych miejsc. Także nie wiem, czy akurat można by to sprowadzić do takiego zarzutu, który tutaj powtórzę do mikrofonu, bo on tam nie ściąga głosów w sali, że mianowicie Żydzi zebrani tam w Jawne
pod Jerozolimą w 105 roku, koło 100 roku odrzucili, znaczy nie włączyli do kanonu, bo jedna uwaga, nie tyle chodziło o odrzucanie, tu chodziło o to, która księga jest święta, która kalarence, która nie nadaje się do powszechnego użytku, oni włączali do kanonu raczej niż eliminowali. Otóż stwierdzili, że tamte księgi były używane przez chrześcijan, w związku z czym nie zostały tutaj włączone. No nie wiem, może no, ktoś tak uważa. Wiesz, mogę się dojść, że Septuaginta to też nie jest taki monolit. Septuaginta to jest książka od do i jest ściśle określona. Tych ksiąg, no było trochę różnych. Mi się wydaje, że jeszcze nie był czas na kodeksy, to jeszcze były zwoje luźno. Więc co powiedzieć, które księgi stanowiły Septuagintę w całości? To jest sprawa otwarta. Ja to mnie przekonuję, że cytaty w Nowym Testamencie są z Septuaginty, ale z tych ksiąg, które my mamy jako 39, nie powiedzmy, tak. jako to, a tych innych nie ma. Niech to będzie argument, że te księgi Septuaginty, które są te same, co księgi uznane przez Żydów, to o których tutaj brat wspominał, no to ta część Septuaginty była używana przez chrześcijan. Tak myślę. No to fakt tutaj, że no, nie było proroków w tym czasie, kiedy te księgi najprawdopodobniej powstały, czy zostały dołączone też do Septuaginty, a więc w ostatnim okresie no, jest tutaj elementem zasadniczym. Józef Flawiusz napisał w swojej księdze przeciwko Apionowi w ten sposób. Prawdą jest, że nasza historia od Artaxerxesa została napisana bardzo szczegółowo, ale nie była traktowana z takim autorytetem jak dawna, napisana przez naszych przodków, ponieważ nie było ścisłej sukcesji proroków od tego czasu. Podobnie my czytamy w Talmudzie. Talmud Traktaty Sanhedrynu, Talmud Babiloński, punkt 7, strona 7-8. Po ostatnich prorokach Ageuszu, Zachariaszu i Malachiaszu Duch Święty opuścił Izrael. No, a więc księgi te były pisane, kiedy Duch opuścił Izrael. I stąd ta decyzja, tak sądzę. No więc to jest kilka argumentów w takiej rozmowie, jeżeli ktoś zada to proste pytanie, bo wracamy do tego punktu. A czym się różni wasza Biblia od naszej? Nowy Testament nie różni się niczym. W treści nie różni się niczym. Różni się ilością ksiąg. A różni się ilością ksiąg, bo kościoły podjęły różne decyzje odnośnie kanonu. No i taki, a my wybraliśmy ten właśnie dlatego. Okej. Kolejna rzecz. Aha, jeszcze może czasami bywa, że, bo człowiek zadając to pytanie, a czym się różni Biblia wasza od naszej, najczęściej on nie myśli o tym, co ja mu od tej chwili odpowiadam, a najczęściej myśli o jakichś przekłamaniach w tekście, prawda? I tego się obawia, że ktoś tam może podstępnie próbować coś przemycać. I ja dawno, dawno temu jeszcze, odkąd no, jestem nawróconym człowiekiem, miałem kontakty, mając kontakty z ludźmi, prawda, rozmawiając, no byłem po studiach teologicznych, więc nawet nie musiałem ich dużo szukać, nieraz przychodzili sami do mnie, znajomi, przyjaciele, było im bliżej do mnie niż do księdza, bo wtedy jeszcze funkcjonowałem przez wiele lat w kościele katolickim. Otóż ja sobie przygotowałem takie zestawienie, wybrałem jedno zdanie, nie szukałem specjalnie trudnych zdań, ale też nie chciałem, żeby było łatwe, bo łatwe tłumaczenie, łatwe zdanie, proste, krótkie, w różnych tłumaczeniach jest tłumaczone identycznie. Chodziło mi o to, żeby było jakieś dłuższe i tak na chybił trafił trochę, wybrałem List do Hebrajczyków, rozdział 10, wiersz 1. I korzystając na studiach z wielu przekładów, różnych przekładów katolickich, przygotowałem sobie tutaj jeszcze, widać to napisane na maszynie, bo wtedy nie było komputerów. Przygotowałem sobie przekład tego wiersza z tej księgi w różnych tłumaczeniach. W tłumaczeniach księdza tutaj Biblii Tysiąclecia, oczywiście księdza Romaniuka, tłumaczenie Nowego Testamentu z języków oryginalnych. Tłumaczenie tak zwanej Biblii Poznańskiej, więc za moich czasów było w trzech tomach, to wydane przez księgarnię świętego Wojciecha w Poznaniu. Dalej tłumaczenie księdza Kowalskiego, który też z języka greckiego pilnie przetłumaczył, wydane przez Pax. Tłumaczenie tak zwane lubelskie, to znaczy tam Biblia z potężnymi komentarzami, bardzo solidnymi komentarzami. Do tej pory chwalę bardzo ten przekład. Twierdzę, że nie mam, trudno o lepszy.
kraju, chociaż to sięga 30-40 lat wstecz. Tam każda księga w zasadzie była oddzielną książką, ponieważ tak obszerne były i bardzo precyzyjne komentarze. Komentarze o charakterze stricte biblijnym. Nie tyle duszpasterskim, co właśnie biblijnym. Stąd ta wartość się, że tak powiem, zachowała. Otóż, no, biorąc pod uwagę te różne przekłady, tam jeszcze do tego dochodzi Biblia księdza Wójka, pokazywałem takiemu człowiekowi, który się obawiał tych przekłamań w tekście, jak to zdanie przetłumaczono w kilku różnych tłumaczeniach. Wszystkie są katolickie, wszystkie posiadają nihil obstat i imprimatur, a brzmią inaczej. Już nie będziemy teraz tego czytać i przerabiać, bo nie w temacie akurat tym się tutaj gromadzimy, ale to była moja próba jakiejś takiej wskazania, to otworzenia gdyby, bo umysłu tego człowieka na to, że mogą istnieć różne przekłady i że można próbować przekazać tą samą treść troszkę innymi słowami. I tak się dzieje i w Kościele, w różnych przekładach, w Kościele katolickim również. I to jest akceptowalne. To, że przekład Biblii Warszawskiej nie jest kropka w kropkę równy Biblii Tysiąclecia, która stała się Biblią najbardziej popularną, wcale nie znaczy, że tam są zawarte błędy. Każde tłumaczenie ma swoje słabe strony, to wiemy. I teraz idąc dalej jeszcze tym tokiem, bo zdarzało się czasami, że rozmówca był bardziej złośliwy czy agresywny, mówię o słowach, próbując, prawda, jak gdyby gloryfikować jeden przekład, no to wtedy odwoływałem się jeszcze do innych argumentów. Artykuł człowieka jak najbardziej świeckiego, Artura Zandauera, już nie żyjącego, zamieszczony w czasopiśmie Polityka, Biblia tysiąclecia czy dwudziestolecia. Człowiek erudyta, znający kilka języków, w tym starożytne, bardzo dobrze i biegle. On tutaj punktuje słabe punkty tłumaczenia Biblii tysiąclecia. A mało tego jeszcze, również w samym Kościele katolickim pojawiło się bardzo krytyczne opracowanie Biblii tysiąclecia. Tak bardzo krytyczne, że autorowi w Polsce nikt nie chciał tego wydać. Mówię tutaj o księdzu, który był głównym dyrektorem tego całego tego tłumaczenia, które tak chwaliłem, mianowicie tej Biblii, jak to powiedziałem, lubelskiej, wydanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie każda poszczególna księga biblijna to jest oddzielna książka. Tam Stary Testament to jest pół metra książek mniej więcej, a Nowy Testament troszkę mniej, 20 parę centymetrów do 30 w porywach. I tenże właśnie ksiądz, profesor nauk biblijnych, odniósł się do tłumaczenia Biblii tysiąclecia. I to, co powiedziałem, to nie powiedziałem, to nie jest jakaś złośliwość z mojej strony, ponieważ tak to zostało ujęte przez jednego z autorów artykułu. To był pan Frankowski, a Frankowski, Biblia tysiąclecia i problematyka dzisiejszych polskich przekładów Pisma Świętego, wydrukowany w miesięczniku Znak, 27 numer, 75 rok, numer 6, strona 710-12. I tam właśnie między innymi czytamy, że książkę pod tytułem Nowy Polski Przekład Pisma Świętego z Języków Oryginalnych, krytyczna ocena tzw. Biblii Tysiąclecia, wydane zostały w 1967 roku w Londynie, i tu cytuję wypowiedź tegoż autora, ponieważ ze względu na przesadnie krytyczne stanowisko autora katolickie wydawnictwa krajowe nie chciały jej drukować. I krytyczne opracowanie również odnośnie Biblii Tysiąclecia zamieścił Tygodnik Powszechny w wydaniu z tygodnia 20 luty do 3 marzec roku 1970. Ale do tych argumentów to sięgam już tylko wtedy, kiedy ktoś naprawdę jest bardzo taki, powiedziałbym właśnie, złośliwy, nieobiektywny i za wszelką cenę próbuje gloryfikować tenże jeden przekład. No więc pokazuję mu z jego własnych źródeł i z jego własnych tam korzeni, prawda, że ta opinia wcale taka, czy ten przekład wcale tak powszechnie akceptowany jako wyjątkowy nie jest. Ten komentarz księdza profesora Dąbrowskiego przeszedł do historii jak pod tytułem Biblia tysiąclecia, Biblią tysiąca błędów. I tak to powtarzano. No, ale jak mówię, budujemy te mosty i relacje i nie budujemy na jakichś negatywnych emocjach, więc jak powiedziałem, to tylko w ostateczności czasami sięgam, żeby... Trzeba też powiedzieć, że już jest piąte wydanie Biblii Tysiąclecia i te wszystkie błędy, które tam były, to zostaje poprawione. To też trzeba o tym wspomnieć i o tym pamiętać.
Dziękuję, powtórzę do mikrofonu. Mianowicie mamy już piąte wydanie Biblii Tysiąclecia i te wszystkie błędy, które tam były, już zostały poprawione. Przepraszam, ona się cały czas opiera na innego rodzaju tekstach źródłowych, na tych manuskryptach, które Kościół katolicki uważa za starsze, które się znacząco różnią od tekstu Receptus. Ja myślę, że to jest temat zbyt szeroki. Tak, tak. To teraz nie wchodzi. Tak, bo tu Biblia będzie, za chwilę nam wyjdzie Biblia Gdańska w stosunku do warszawskiej. Dobrze, kolejny jeszcze wątek, o którym chciałem wspomnieć a propos właśnie teologii tutaj różnych w naszych kościołach. Dotyczy również dzieła stworzenia. Mówiliśmy o człowieku, o grzechu. Tutaj temat został wyczerpany. Natomiast chciałem zahaczyć o jedną rzecz, mianowicie o jeszcze jeden obszar dzieła, stwórczego dzieła Boga. To są aniołowie. Otóż tutaj w Kościele katolickim bardzo spowszechniona jest idea anioła stróża. I z tym się zapewne zetknęliście. Są nawet modlitwy. No i tutaj też tylko króciutko powiem, że no, sam fakt istnienia aniołów, prawda, nie budzi wątpliwości. Może już nawet nie będę w tej chwili przytaczał tekstów biblijnych, bo myślę, że się tutaj zgadzamy. No i mówiąc o tej działalności aniołów, będących jak gdyby tutaj wykonawcami Bożych też poleceń, czy też tymi istotami, które są w jego najbliższym otoczeniu, w sensie oddawania mu chwały, uwielbienia i różnych, różnorakich funkcji. Otóż znajdujemy też takie fragmenty, chociażby psalm 91, wiersz 11-12, tam gdzie czytamy, iż mowa jest o aniołach, gdziekolwiek wstąpisz, tam będą cię, prawda, na rękach nosić, abyś nie uranił swojej nogi o kamień i tak dalej. Wiemy, że szatan w ten sposób kusił Jezusa. To by sugerowało jakąś taką bliższą ochronę, czy wręcz osobistą ochronę. Czy też w innym miejscu, na przykład w liście do Hebrajczyków 1,14, czytamy, że aniołowie są duchami służebnymi przeznaczonymi do posługi tym, którzy mają uczestniczyć, w naszym tłumaczeniu dostąpić zbawienia. I w oparciu o tego typu teksty właśnie na podstawie tych wypowiedzi ukształtowała się pobożność, wiara, przekonanie, że Bóg daje człowiekowi, każdemu człowiekowi jego osobistego anioła stróża. I to przekonanie, ta wiara, że tak powiem, w Kościele katolickim rozwinęła się do takiej formy. Przyznaję, że teraz w tym momencie adres nie przychodzi mi do głowy, ale mam wrażenie, że w jednej z Ewangelii Jezus sam chyba odwołuje się właśnie, że aniołowie ich bowiem patrzą. Tak, słusznie. Tak, dobry. To znaczy też ten tekst tutaj mam zaznaczony. To jest ten fragment, kiedy chodzi o dzieci właśnie. O dzieci, żeby... Bo ciekawe, że Kościół w tej chwili użył tego, katolicki, kiedy zmienił swoje nauczanie w temacie losu nieochrzczonych niemowląt po śmierci. Odwołał się do tego tekstu właśnie, ja go powtórzę do mikrofonu, w którym czytamy właśnie, że kiedy Jezus mówi o dzieciach, żeby je zostawić, żeby ich nie ruszać, bo ich aniołowie wpatrują się w twarz Ojca, bezpośrednio w twarz Ojca, który jest w niebie. Także tak, jest również taki tekst, który by coś takiego sugerował. Każdy z ludzi posiada swego anioła stróża. Tak brzmi tutaj to nauczanie. Jest to twierdzenie, które nie zostało zdogmatyzowane. Ono jest w tej hierarchii, że tak powiem, obowiązującego nauczania katolickiego, jest to twierdzenie teologicznie pewne, ale nie posiada rangi dogmatu. To znaczy katolik nie musi akurat celebrować, że tak powiem, tutaj szczególnie czci do aniołów czy do anioła stróża, bo no, nie jest to dogmat wiary. No. Znalazłem jeden fragment z dziejów apostolskich, czyli to Piotr po jego wyjściu... Tak, dzieje 20:15. Uznaje, że to jego anioł. Dokładnie tak. Dzieje 20:15. Też miałem ten tekst zaznaczony. To było przekonanie chrześcijan jerozolimskich, które też bardzo ciekawie mówi nam o tym, jak ta angeologia wtedy wyglądała. Chrześcijanie, kiedy jest pukanie, prawda, i Piotr uwolniony stoi przed domem, myślą, sądzą błędnie, że to nie on, to jego anioł. Czyli jego jednak. I bracie, czy katolicka teologia uznaje, że każdy kościół ma swojego anioła też? Każdy kościół? Nie. Chociaż są kościoły pod różnymi wezwaniami i również imię anioła czy archanioła może znaleźć się w wezwaniu. Ale na podstawie 2-3 rozdział objawienia. W tym sensie. No,
Biorąc pod uwagę, tutaj to jest dyskusja trochę szersza, bo ja również w protestanckich różnych opracowaniach znajduję rozważania na temat hierarchii wśród aniołów i takich aniołów właśnie, które zajmują się tymi sprawami bardziej codziennymi, czy osobami konkretnymi, a również tymi, którzy odpowiadają za całe narody, no właśnie, czy kościoły, no właśnie w kontekście tego, co czytamy w Księdze Objawienia. Także jest to dyskusja akurat niezwiązana stricte tylko z sytuacją Kościoła rzymskokatolickiego, ale również pojawia się, czy występuje też w tych kręgach ewangelicznych. No i tu by można jeszcze tylko wspomnieć o tych złych, prawda, aniołach, duchach. No tutaj nie ma polemiki, więc tylko potwierdzę i wspomnę, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego i nie tylko katolickiego istnieje nie tylko zło, ale istnieje zły, tak? I istnieją źli. No i to czyni jednak jakościową różnicę. Bo zło, prawda, jest owszem pewnym jakimś obszarem, może w teologii czy w filozofii, natomiast bliżej nieokreślonym. I jeszcze w ogóle, jeżeli podejdziemy do zła w sensie negatywnym, tak jak to w niektórych kierunkach czytamy, czyli czym jest zło? Zło jest brakiem dobra. Więc jeżeli zło w ogóle nie jest czymś, nazwijmy to realnym, tylko brakiem czegoś, no to już w ogóle się to pięknie rozmywa. No, to tyle, jeśli chodzi o te uzupełnienia związane z poprzednimi wykładami, które myślę mają znaczenie dla tutaj tych naszych relacji wzajemnych, a wiążą się z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Jak odnosicie się do starokościelnych, najstarszych wyznań wiary, sformułowanych w postaci takiej, którą dzisiaj nazywamy credo? Czy nas to w ogóle obchodzi, czy nas to w ogóle interesuje? No, pewne nasze przemyślenia zawdzięczamy temu, do czego doszli ludzie przed nami. To myśmy nie odkryli wielu tych rzeczy, to w tym kontekście... To rozumiem. Niektórzy z nas swoje przemyślenia zawdzięczają temu, co odkryli nasi bracia i siostry wierze wcześniej. Oczywiście. Wszyscy. Ja sądzę, wszyscy? Że każdy w jakimś stopniu jest dzieckiem swoich rodziców, również tych wierze. Również wierze. Jakby dzieci rodziców również wierze. No pytam tylko dlatego, bo ja ciągle spotykam takich chrześcijan, którzy podchodzą do, nie wiem, chrześcijaństwa, zboru, tak jakby to chrześcijaństwo zaczęło się wczoraj. A najlepiej właśnie ode mnie, bo tu w biblijnie jest napisane i ja czytam i jak nie daj Boże wspomnieć o jakimś tam ojcu, prawda, to można się narazić na jakiś tam zarzut braku ducha, tak, czy jakiś inny tego typu. I no, bo tu jestem ja i tu jest Słowo Boże i... Kościół zaczął w pierwszym wieku, był przez całe 20 wieków. Był, a teraz dopiero tak naprawdę wiem dokładnie, o co chodzi, bo to jest, każdy to rozumie, to jest jasno napisane. Tak, i no, czasami po prostu spotykam, dlatego zapytałem, jak jest wasz stosunek do tamtych wydarzeń, czy do wydarzeń, ale też do nie chodzi o to, żeby tam szukać prawdy, nie? I nie chodzi o to, żeby tam namiętnie studiować, tylko żeby się dowiedzieć, co ten czy tamten pomyślał, no chyba, że ktoś ma takie hobby, to proszę bardzo. Niemniej jednak nie można też tego tak dość pochopnie przekreślać, bo bywa, że jest to duża pomoc. W takim razie sięgnijmy do wyznania wiary, które kiedyś na ślubie zacytowałem. Była taka sytuacja, dwie osoby brały ślub, oboje wierzący, natomiast rodzice byli niewierzący i strasznie to przeżywali. Przeżywali w tym sensie, że dla nich baptyści to nie był żaden kościół. Zgodnie z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego Dominus Jezus, kardynał Ratzinger wtedy napisał jasno i wyraźnie: Kościołem są tylko te wspólnoty, które legitymują się sukcesją apostolską. Wszystkie pozostałe to są wspólnoty wyznaniowe, albo można powiedzieć wspólnoty kościelne natomiast. Ale nie, oni tak nie myśleli, bo wtedy jeszcze to było jeszcze przed Dominus Jezus też, a nawet gdyby było, no to który katolik akurat wie, co Dominus Jezus tam Ratzinger napisał. Ale czy protestant może bardziej, bo protestanci wydawali się być bardziej poruszeni. Chociaż też akurat wydaje się, że poruszało ich nie to, nie trafiali w centrum, powiedzmy, z tym swoim poruszeniem. Ale to w temacie ekumenii wypłynie. Otóż
Wynajęliśmy, mieliśmy bardzo dobre relacje wtedy z proboszczem luterańskim. Ja byłem misjonarzem, jeszcze nie pastorem. Wynajęliśmy luterańską świątynię. Zawsze nam luteranie szli na rękę cudzysłowiem. Nam, czy no mi, ja mam także, że luteranie się zgadzają. I nie, kilka razy zdarzało się, że na życzenie młodych wynajmowaliśmy kościół luterański. No i tam właśnie ze względu na tych rodziców, którzy tak bardzo to przeżywali, mówię to w sensie pozytywnym, tak, no chcieli dla swoich dzieci jak najlepiej, kochali, dla nich to było no niemalże, że no, na kocie łapo będą żyli. Gdzieś tam ktoś przyjdzie, ktoś ich zrobi mężem i żoną, nie? Ale czy to w ogóle będzie ważne, prawda? Więc żeby jakoś tak choćby i forma pasowała, więc była to jakby nie było jednak świątynia luterańska, bardziej zbliżona do, z wyglądu do tych, które im się kojarzą ze świątynią, prawda? No i teraz ja założyłem togę, wtedy pamiętam też, to było dość dawno, to było jakieś 15-17 lat temu, tak wstecz licząc. Wtedy jeszcze chrzciłem w todze. No, tak. I teraz mam zamiar wychodzić z tej zakrycki tamtej kościelnej już, prawda, żeby rozpocząć tą uroczystość, bo odczekałem minutę, dwie, dając szansę tym spóźniaczkiem niewiele, ale też nie chcąc tego, prawda, opóźniać, żeby nie wyglądało, że my tutaj nie, jakoś lekceważymy jakąś dyscyplinę. Więc ruszam, staję w drzwiach i w tym momencie staje przede mną ojciec z jednej ze stron młodych i tak patrzy, mówi, i tak nie wiem jak powiedzieć, mówi, proszę pana, proszę księdza, mówi, ale żeby to tak było, tak z wiarą. I wiecie, normalnie aż mnie można powiedzieć, prawie w sercu zabolało. Ja widziałem ten jego ból w jego oczach, w jego sercu, w jego, nie wiem, całym ciele. I ból, który on tutaj wyraził, on przyszedł. Może go żony wypchnęły, może sam z siebie, tego nie wiem. W każdym razie wiem, że za nim stały te pozostałe osoby, które tak bardzo przeżywały tą uroczystość i które tak bardzo kochały swoje dzieci, a dzieci postawiły na swoje, są dorosłe i nie chciały mieć w tym kościołem, co do którego, w którym oni się czuli bezpiecznie, nic wspólnego. No. I poszedł. I ja teraz myślę, co on miał, tak, co on miał na myśli, mówiąc, znaczy intuicję, znaczy wyczuwałem jego intencje. Miałem wrażenie, że trafnie, bo to też trzeba uważać, nie? Ale co ja mogę zrobić? No i od razu mi przyszły dwie rzeczy do głowy, które mogę zrobić. I kiedy wyszedłem, przywitałem wszystkich oczywiście w imieniu Jezusa, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Katolicy od razu z automatu się przeżegnali. Nam to nie... No, ja się z tego nigdy nie śmieję, ani sobie tutaj nie lekceważę. Jest to forma, no, której my nie stosujemy. I... Wspomniałem o umocowaniu Kościoła Baptystycznego w trzech zdaniach tutaj w tych prawnych, prawda, prawnych relacjach. No, ale mówię, że najważniejsze to są te wewnętrzne, te biblijne i te chrześcijańskie. I przytoczyłem wyznanie wiary. W wersji nicejsko-konstantynopolitańskiej. Teraz posłuchajcie, czy jest tu coś, z czym byście się nie zgodzili. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. To odnośnie Pana Boga. Aha, jeszcze. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Tu się kończy kwestia Pana Boga w Trójcy. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Czegoś tam brakuje. A, to dużo rzeczy brakuje. Ale ja się pytam, czy jest tu coś, z czym byście się nie zgodzili? Po drodze
zgładzone przebiegami? To jest autoregeresa, nie od Nowego Testamentu. Zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przed wiekami co tu było? Zmartwychwstał się. Przed wiekami, tak? Wierzę, wychodzi Pana Jezuwiciela, ode mnie odbiera uwielbienie. Szukam, co tu... Było coś takie chyba sformułowanie przed wiekami, tak? Zawsze miałem problem z tym. Jednorodzony, tak, jest. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Właśnie, to jest od Orygenesy, nie z Nowego Testamentu. Dobrze, orygenesowska forma wyrażenia preegzystencji Jezusa, bo do teologów mówię, tak? Ale oprócz tego, fajnie jest, zgadzam się. Nie było świętych obcowania. Dlatego właśnie tą wersję wybrałem. Ktoś trafił w sedno. To był powód, że ta, nie inna. No. Luteranie, ja patrzyłem na jak to radzą sobie z tym inne kościoły ewangelickie, no w ogóle protestanci, o tak? I w kościele luterańskim mówią tam, gdzie katolicy mówią, wierzę w świętych, obcowanie, luteranie mówią, wierzę w społeczność świętych. No. Także pozostaje kwestia interpretacji. No więc właśnie. Czyli okej, przeszliśmy przez ten symbol wiary, zwany potocznie credo, w wersji nicejsko-konstantynopolitańskiej. Być może jeszcze po przemyśleniu tam może by jakaś uwaga się pojawi, z tym, że widzę, jakichś zasadniczych ani głównych nie ma. Może tam, może jeszcze coś będzie później. I w tym kontekście, no to właśnie przejdźmy może do tego następnego punktu. Zaraz, zaczęliśmy o godzinę, tak? W tej chwili trwa wykład, około godziny, czyli powiem, jeszcze pół powinienem pociągnąć. Więc zacznę kolejny temat przed przerwą jeszcze, mianowicie, no właśnie, Bóg w Trójcy, tak jak Go wyznajemy, zgodnie z tym tutaj przytoczonym symbolem, ale przede wszystkim zgodnie ze Słowem Bożym, bo na Nim się wzorujemy. Jak jest Boże imię? Bóg ma imię? Jestem. Jahwe. To dlaczego w hebrajskiej wersji jest napisane Echje? Rzekł Pan do Mojżesza, Jam jest, który jest. Echjech, Asher, Echje. Tak powiedz synom izraelskim, Jahwe posłał mnie do was. Echje jest w wersji. Ale jest Echje. Bo to jest, mi się wydaje, że Echjech, Asher, Echjech jest komentarzem pewnym, co znaczy słowo Jahwe, które występuje prawie 7000 razy. Trzy zdania tam występuje, określenia imienia Bożego. Ale, bo ciekawy był moment, jak Jezus powiedział, jak przecież go pozna, porwać, ja jestem, padnij na ziemię. Tak powiesz synom Izraelowym, który posłał mnie do was, rzekł. I tu jest, który posłał mnie do was, i tutaj to imię brzmi Echjech Shelachani Eleikem. Aleikem. Interpretacja, z którą ja się zetknąłem, ale i pytałem o nią, ale nie trafiłem na żadne kompetentne osoby. Tu by trzeba zapytać kogoś, kto wykłada język hebrajski. Interpretacja, z którą ja się zetknąłem, jest taka. Bóg się przedstawia, że tak powiem, w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Mojżesz się pyta, kim jesteś, tak? Czyli rozumiejąc znaczenie imienia w kulturze hebrajskiej, żydowskiej, gdzie imię odkrywało istotę tego kogoś, kim ktoś w swej istocie jest, to nie był tylko dźwięk tam, prawda, odróżniający jedną osobę od drugiej, Kazik, a Tomek, nie? Żeby nie pomylić, nie. Dlatego był zwyczaj ukrywania imion. Dlatego kiedy historia opowiada, że kiedy Żyd się pochyla nad kołyską nowonarodzonego dziecka i się wpatruje w to dziecko, to on ci nie zastanawia, jakie imię temu dziecku nadać, ale się wsłuchuje, jakie imię to dziecko ma. I dlatego wtedy, kiedy zmieniało się, że tak powiem, misja i powołanie życiowe całego człowieka, zmieniano też mu często imię, prawda? Saul, Paweł czy Szymon na Piotr. I co ciekawe, że w innych językach oddawano już nie brzmienie imienia, tylko sens tego imienia, prawda? Bo tłumaczono jako Petros. Nie? Ale jak brzmi pytanie? Pytanie brzmi właśnie o to imię Boga, bo ta interpretacja, z którą ja się zetknąłem, brzmi w ten sposób. Bóg się przedstawia w liczbie pojedynczej. Jestem, który jestem, czyli Echje, Asher Echje. Natomiast Żydzi mówili o nim, on, ten, który jest, on, który jest, czyli w liczbie pojedynczej, ale w trzeciej osobie, on. On jest. I tu używali imienia Jahwe.
przez na początku, prawda, dopóki po niewoli babilońskiej zastopowano to i imię to przestało być używane. To tak, kiedy Bóg się zaczyna przedstawiać, bo kiedy Mojżesz przed nim stanął, to on mówi tak, ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. I to jest początek, kiedy Bóg się zaczyna przedstawiać. Potem mówi Echie, Asher, Echie. Mhm. Potem jest kolejne zdanie, mówi Echie posłał mnie do was. Jestem, który mnie podał. A dopiero potem jest podany tetragram jako moje zawołanie na najdalsze pokolenia aż do skończenia świata. Aha. I tak naprawdę Bóg wypowiada 5 zdań określających tego, kim jest. I cała różnica polega na tym, że nie pozwala się jak gdyby w formie rzeczownikowej uchwycić w imieniu, tylko wszystko jest wypowiedziane jak gdyby w formie przymiotnikowej przez Boga. I te Echer, Asher, Echie to można przetłumaczyć na 3 sposoby. Jestem, jaki jestem. Będę, jaki będę. Jeżeli to będzie... Tak, to się zgadza. Albo taki mix, tak. Jestem taki, jaki się okaże. Okaże się, jaki się okaże. No. Zgadza się. No, w każdym razie jest tutaj ta pierwsza osoba liczby pojedynczej. I, no, czyli jestem. Dobrze. Jakiej formuły chrzcielnej używacie? Jeżeli zdarza się, że chrzcicie, albo no, jeżeli nie chrzcicie, to jeżeli jesteście na chrzcie, jakiej formuły chrzcielnej się używa? W jakim imieniu chrzcimy? Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Aha. A co ten kandydat do chrztu, kiedy jest chrzczony, wiarę w kogo wyznaje? Ojca, Syna i Ducha Świętego, a przede wszystkim w Pana Jezusa, w Jego krew, w Jego śmierć, w zmartwychwstanie, w Jego zbawienie. Jest pytany o to, czy wierzysz Ojcu, czy wierzysz Synowi, czy wierzysz Duchowi? Coś w tym stylu. Wyznaje wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, zanim na wyznanie wiary zostanie ochrzczony? To na wyznanie jakiej wiary jest chrzczony? Jezusa. Aha, czyli w imieniu Jezusa chrzcicie. Tak. Ale formuła pada w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak. Pytanie dotyczyło Jezusa? Swojego wyznania. Tak, pytamy głównie o wiarę w Pana Jezusa, a chrzcimy w imieniu Pana. Bo jedyne imię, jakie mamy objawione, to jest w imię Jezusa. Czyli pyta się tego katechumena, prawda, czy Jezus jest jego Panem i Zbawicielem i on wyznaje tą wiarę i zostaje wtedy ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Coś w tym stylu. To trochę mi się to kojarzy z takim, jak Jezus mówi, że kto będzie się modlił w moim imieniu, ten otrzyma to, co się modli, więc każdy pozwa po modlitwie dodaje w imieniu Jezusa, amen. A więc my tu dodajemy po wyznaniu wiary w Jezusa, że w imię Ojca i Syna i Ducha, amen. Ale pomysł, sprawdźcie, kiedy człowiek jest ochrzczony, staje się uczniem Ducha Świętego, Ojca albo Pana Jezusa. Zgadza się. Jest uczniem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczniem Ducha Świętego. Ucznia. Jest Bożym uczniem, Bożym dzieckiem, uczniem Jezusa. O to ci chodzi. No właśnie, dokładnie. Jest uczniem Jezusa. Jak Izrael stali się uczniami Mojżesza, ochrzczone tam w morzu, w Nowym Testamencie, w imieniu Pana Jezusa, bo oni są. Dobrze, ja chciałem tylko zwrócić uwagę właśnie na pewne rzeczy tutaj, ponieważ mówimy na temat doktryny rzymskokatolickiej i na pewne tutaj elementy, które powiedzmy wspólne są, a które w naszej, jakby to powiedzieć, kulturze, tak? Czy zwyczajach gdzieś tam zaginęły. Czasami są, może mogą być nawet pewną jakąś niekonsekwencją. Niedawno mnie pytał właśnie jeden podopieczny w takim programie mentoringu uczestniczy, który mnie pytał właśnie o formułę chrztu. Mówi, bo słyszał 3 różne, na 3 różnych chrztach i w związku z tym pytał właściwie, a jaką ja używam jeszcze? Nie? I usłyszał 4. Bo ja pytam w imię Ojca i w imię Syna i w imię Ducha i potem chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. O jego wiarę odnośnie tych 3 osób. Nie? Dobrze. Tak, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeśli chodzi o Ojca i nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego, nie ma tu żadnego problemu. Gdyby nie to, że rozwój kultu, rozwój też tak, nauczania, doktryny, praktyki może kościelnej, jeśli chodzi o inne osoby spoza Trójcy, w Kościele katolickim został tak rozwinięty, czy rozdmuchany ponad miarę, że czasami bywa, że zahacza, nakłada się na
tą część no, oddawaną Ojcu. Mam tutaj na myśli kult świętych z kultem Marii na czele. I pomyślałem, żeby no, wykonać takie coś, taki myk, to znaczy w kontekście odniesienia się tutaj do tych trzech osób Trójcy, od razu podjąć pewne wątki teologii maryjnej, które no, wynikają z tradycji kościelnej i które bardzo mocno deformują obraz Ojca, Syna i Ducha Świętego. Żeby nie traktować tego jako temat oddzielny, bo moglibyśmy wziąć temat oddzielny, prawda, odnośnie jakiejś mariologii czy kultu świętych, ale nie, pomyślałem, żeby może to w tym kontekście pokazać, z tego względu, że łatwiej nam będzie uświadomić sobie, jak bardzo, do jakiego stopnia tenże właśnie kult, tak rozwijany w Kościele i ta tradycja jest niebiblijna, groźna, no, wypaczająca, że tak powiem, całą biblijną pobożność. I mam nadzieję, że niejako przy okazji, niejako rykoszetem tutaj coś takiego tutaj nam wypłynie. Jeszcze jedna uwaga techniczna, zanim przejdę dalej. Mianowicie Kościół katolicki odróżnia teologię i ekonomię. Słyszeliście może takie określenie, ekonomia zbawienia. To jest żargon teologiczny i teologia dotyczy natury, relacji trzech osób w Trójcy, tak? Dotyczy Boga. I tutaj mamy ta tajemnica zewnętrznego życia Boga Trójcy, to określa się słowem teologia, natomiast ekonomia określa wszystkie dzieła Boże, przez które Bóg się objawia, przez które Bóg czyni, które Bóg dokonuje. A więc wszelkie Boże działanie Ojca, Syna, Ducha Świętego, czy Trójcy w całości, określone jest słowem ekonomia zbawienia. Przepraszam, możesz wrócić do tego jeszcze raz, bo nie wiem, czy rozumiem. Co znaczy ekonomia? Jeszcze raz? Ekonomia dotyczy działania. Bożego działania. A więc to wszystko, co Bóg uczynił, najczęściej używane jest to słowo w kontekście zbawienia człowieka. Tak? Dlatego najczęściej słyszymy to określenie w dwóch słowach, mianowicie ekonomia zbawienia. Więc Kościół katolicki, używając tego określenia, dokonuje no, pewnego skrótu myślowego, którym zawiera się to wszystko, co Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Wszelkie Boże działanie w tym kierunku i w tym zakresie określa się słowem Boża ekonomia zbawienia. Ubłaganie, odpuszczenie, wszystko w jednym, na zewnętrznym. Tak. Natomiast teologia dotyczy wewnętrznych relacji, istoty tym, kim Bóg w swojej naturze jest, relacji pomiędzy osobami i tak dalej. W Trójcy mówię o takich relacjach. Jakby tajemnica wewnętrzna Boga gdzieś odkrywanie. Działanie określa się mianem Bożej ekonomii. Bo to potem wypłynie i dlatego teraz, żeby już nie tłumaczyć potem, to teraz o tym wspominam. No i jest, skoro jesteśmy przy osobie Ojca. Odnośnie tej ekonomii. Mam pytanie, czy tej ekonomii chodzi byłoby o wszelkie jakieś działania Boga, czy chodzi o to na przykład, jak różne działania są jakby podzielone przez osoby Boga, kto robi? Bożą ekonomią zbawienia jest na przykład przykładem Bożej ekonomii zbawienia jest śmierć Jezusa na krzyżu. Jezus jest tym, który działa, który przyszedł, który umarł, prawda, ale to jest praktyczny wyraz Bożej ekonomii zbawienia człowieka, nie? Jeżeli o to pytasz. Bo czy to będzie działanie Ducha Świętego, czy to będzie działanie Jezusa Chrystusa, prawda? Czy gdzieś Ojciec coś tam wcześniej w Starym Testamencie gdzieś, prawda, posłał proroków, czy mówił. To wszystko jest określone mianem tym samym właśnie, Boża ekonomia zbawienia. I teraz, skoro jesteśmy przy osobie Boga, Ojca, a więc no, i Stwórcy Wszechświata, ale i też no, tego Wszechmocnego, który posłał Jezusa swojego Syna na krzyż i który no, stoi za tym planem zbawienia człowieka, który Jezus wykonał. W tym kontekście może właśnie kilka uwag odnośnie roli Marii. Czy ona może mieć z tym coś wspólnego? W kontekście wizerunku Boga Ojca w tym działaniu, w tym planie. Chciałbym zacytować fragment wypowiedzi bardzo takiej znanej osoby w Polsce, mianowicie księdza kardynała Wyszyńskiego,
wypowiedzi zresztą zacytowanej przez jednego z rzymskokatolickich teologów, ekumenistę, profesora dogmatyki na katolickim uniwersytecie w tych czasach, kiedy to było napisane, bo obecnie już jest na emeryturze. I on pisze tak. Ojciec Niebieski w swym odwiecznym widzeniu miał przed oczyma dzień straszliwej zapłaty na krzyżu, gdy Syn Człowieczy będzie musiał oddać sprawiedliwości Bożej za grzechy świata ostatnią kroplę krwi. Specjalnie wolno czytam, bo tekst jest trudny. Wiedział, że chociaż cena tej krwi jest nieskończona, to jednak i zniewaga Boga jest tak olbrzymia, iż mógłby on unicestwić całe człowieczeństwo Jezusowe, aby wziąć sprawiedliwą zapłatę. I jak gdyby, choć jest cały czas o Boga Ojca, gdyby lękając się swej potęgi, swej sprawiedliwości, wolał mieć Syna swojego przez wielką doń miłość w rękach Matki. Stała ona pod krzyżem i czuwała nad losami powierzonego sobie Syna Bożego. Oczyma swymi patrzyła na sprawiedliwe dłonie Boga Wszechmogącego. Swym miłosierdziem zniewalała, aby w tych dłoniach zwyciężyło miłosierdzie nad sprawiedliwością. Oczy Matki Miłosierdzia sprawiły, że Syn Człowieczy ocalał przed sprawiedliwością Boga w dłoniach Matki. Koniec cytatu. Ale to nawet logika zwykła jest bardzo osobozaburzana. Już tam Herezja swoją ale cytowane z Wiszyńskiego, tak? Już, tak. Czy przytaczam ten cytat jako jedna z ilustracji, jeden z przykładów, do jakiego stopnia można zafałszować oblicze Ojca? Ale skąd on jest? W kontekście Marii. I skąd on jest? Więc dam namiar zaraz na artykuł. Cytat pochodzi z przemówienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w kaplicy Domu Prymasowskiego do biskupów polskich. I to przemówienie miało miejsce 15 marca 1961 roku. A artykuł nosi tytuł Kult Maryjny w Polsce. Przepraszam, Teologia wobec kultu maryjnego w Polsce. Teologia wobec kultu maryjnego w Polsce. Autorem jest Stanisław Celestyn Napiórkowski. Franciszkanin. A dałoby się to... Z Niepokalanowa. W PDF-ie zrobić. Tak się nazywa to czasopismo, w którym jest ten artykuł umieszczony. Kolektana Teologica. To jest kwartalnik. Ja trzymam, bo to idzie do kamery. Może do pary, ale troszeczkę bardziej humorystyczne. Miałem kiedyś wysłuchać kazania. Kolektanea, 2 L i E A. I Teologica przez H i rzymskie C. Już, przez księży, tak? W tym kazaniu jakby no, zawarli się tak bardzo jakby, no, maryjnie, ale udało mi się wypowiedzieć takie słowa, że Maria w sposób niezauważalny przebija się przez wszystkie karty Nowego Testamentu. Tak. Pomyślałem, że to było bardzo, bardzo... Znaczy, wiem co ten ksiądz miał na myśli. Miał na myśli tą sytuację, iż mianowicie w Kościele katolickim jest rozpowszechnione tego typu nauczanie, iż to wszystko, co Marii Kościół katolicki sformułował, to wszystko nie ma bezpośredniego oparcia w piśmie, ale biorąc pod uwagę kontekst, Boży zamiar, prawda, Marię i jej służbę, jej charakter i tak dalej, to wszystko pośrednio tam właśnie możemy znaleźć. Także to było, to było wyrażenie tego przekonania ogólnego. Podaję numer. Kolektana Teologica, numer 54. Rok 1984. Nie dzielono tego na kwartalniki, tylko napisano po łacinie fasciculum, czyli skrót fast. F-A-S-I-C. Od fasciculum, od kwartalnika. Fast.2. Drugi kwartalnik. No, a strona, z której strony czytałem, z 35. Jako jedna z ilustracji, Maria w kontekście obrazu Boga, bo widzimy tutaj, jakim jawi się Bóg. Kim jest Bóg w tym opisie? W ogóle, nawet w czasach, kiedy... Nie w ogóle, tu w tym opisie. Nie rozpoczynam dyskusji, jaki jest Bóg.
katolicki Bóg jest mściwy i chętny rządzy. Chętny zemsty. I to jest jakby... No, jest mściwy, jest chętny zemsty, się zgadza, jest sędzią, tak. Czy policjantem moglibyśmy powiedzieć, który czyha, człowiek zgrzeszył, Bóg mówi, ach, mam cię. I jeszcze jedna cecha, którą też trzeba podkreślić, jest czymś zewnętrznym. Kimś zewnętrznym. Tak. Pamiętacie, kiedy mówiłem, kiedy pytałem was na poprzednim wykładzie, w jaki sposób rozmawiamy na temat grzechu? Co to jest grzech? Jeżeli powiemy, że grzech to jest przekroczenie Bożego zakazu, czy Bożego przykazania, co jest prawdą, od razu widzimy, że ten człowiek ustawia, rozumie to wszystko na płaszczyźnie jurydycznej, prawnej i to nam od razu, ta odpowiedź na pytanie o grzech mówi nam, jaki on ma obraz Boga. Dla niego Bóg prawdopodobnie będzie policjantem albo sędzią. I mów temu człowiekowi o Bożej miłości. Jak się przebijesz? Jak zmienić płaszczyznę? Dlatego mówię, trzeba mówić o grzechu tak, jak Biblia o tym mówi. To jest osobiste nieszczęście człowieka i dlatego Bóg tego zabrania. On cię kocha. Już jesteśmy w domu. I dlatego ci mówi, nie rób tego, bo rozwalisz swoją rodzinę, rozwalisz swoje małżeństwo, rozwalisz swoje relacje, zdrowie stracisz. Ha, takiego Boga nie znałem. No więc to tylko jedna z tych właśnie ilustracji. Może jeszcze takie świadectwo z własnego doświadczenia. Najstarszy obecnie syn, przyszła pora, 7 lat miał iść do szkoły, no i pytanie, czy na religię będzie chodził. No i mówię, no nie wiem, no bo z jednej strony no, jest to nauczanie trochę inne, no ale jednak zawsze jakieś nauczanie jest, tak sobie kombinuję, jak koń pod górę. Ja z nim nie będę co tydzień w domu, prawda, się spotykał i nie wiem, i tam jakieś lekcji robił, tak, czy spotkań, czy tych, no. Pomijając to, że Słowo Boże czytamy. Nie, no a tu jednak jakieś tam systematyczne, ale najwyżej będę coś prostował, nie? Jeśli się pojawi nie tak. No i tak nie wiem, wysłać go, nie wysłać i tak się borykam, minął miesiąc. No, jakieś dziecko puka, puk, puk, nie? Tak, dzień dobry, bo siostra mnie przysłała, bo siostra się pyta, no czy syn będzie chodził na religię, czy nie będzie chodził? Akurat siostra była katechetką. Sobie myślę, a niech tam, niech idzie, zobaczę co będzie, niech idzie i poszedł. No i tak się złożyło, akurat październik się zaczął, październik w kościele katolickim to miesiąc maryjny. No i wraca z tej religii, ja mówię, no i Marcin, co tam, pokaż, nie? Jak tam, jak było, fajnie było, no fajnie. I tego otwieram, zeszycik, jakieś tam notatki, czy tego na pierwszej stronie ilustracja różańca. Bo to była lekcja, która miała służyć, aby zachęcić dzieci do uczestnictwa właśnie w nabożeństwach maryjnych, bo one się w październiku i w maju regularnie odbywają. Więc na okładce różaniec. I potem jeszcze siostra dała tekst piosenki, którą dzieci miały się nauczyć na pamięć do następnej lekcji, na następny tydzień. Piosenka znana w kościele katolickim, sam ją śpiewałem i do dziś pamiętam tekst. Zawitaj, królowo różańca świętego, jedyna nadziejo zbawienia naszego. Tak brzmiała pierwsza zwrotka. No więc, wiecie, w tej dyskusji naszej, jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, problem polega na tym, że znajdujemy część prawdy biblijnej, nawet dużą część prawdy biblijnej, i jakąś tam część rzeczy, które są nie do zaakceptowania, bo Biblia albo tego w Biblii nie ma, albo wydaje się, że Biblia właśnie temu przeczy. I jest ta trudność, żeby jednak, jest dyskusja, bo tu niby trochę tej prawdy jest, tam trochę tej prawdy nie ma, teraz trzeba sobie coś wyjaśnić, coś oddzielać. No w tej zwrotce, no to już jest taka herezja, że już nie ma o czym dyskutować. Mój ulubiony bracie jest z XIII wieku, święty Bonaventura. Tłumaczył psałterz, tak? Psałterz tłumaczył, tak, psalmy Dawida. Na łacinę, ale zamiast słowa Bóg albo Elohim zawsze tam było Maryja. To rzeczywiście duży czciciel był, tak. No. Tak. No więc muszę powiedzieć, że to była duża pomoc, jeśli chodzi o podjęcie decyzji, czy ma chodzić na to. Ja mówię, panie, odpowiedź otrzymałem, tak? Odpowiedź otrzymałem. No. Dalej w tym samym kontekście, tutaj obrazu, prawda, Boga i w Kościele katolickim Maria funkcjonuje również jako współodkupicielka. Była kwestia nawet, był przez pewien moment, wypłynął temat, czy przypadkiem nie pojawi się nowy dogmat, mówiąc o Marii jako współodkupicielce, bo to, o czym mówię, to jest nauczanie Kościoła, ale to nie ma takiego dogmatu. Wtedy mielibyśmy tak zwaną czwórcę, już niektórzy się obawiali. Pamiętam konferencję, na której byłem w Szwecji,
i jeden z ten przywódca baptystów brytyjskich, David Coffey, rozmawialiśmy właśnie na ten temat, mówi, jak ty myślisz? Bo wtedy już Newsweek brytyjski już o tym pisał, to było tak dawno temu. Mówi, jak ty myślisz, co? Mówi, uchwalą ten dogmat? No. Ja myślałem, ja uważałem, że nie uchwalą, do tej pory nie uchwalili. No i nie sądzę, żeby Kościół tak poszedł w tym kierunku. Chociaż, to, ale w każdym razie, no nie wiem, nie wiem. Ekumeniczna klimat, atmosfera jednak też ma swoje znaczenie i no, chyba, żeby Kościół rzeczywiście już miał, tak. Doświadczenie jest naprawdę... No. Jest jedna rzecz, bo dla nas dzisiaj no, ta maryjność Kościoła katolickiego może się wydawać taka dość jakby no, pojawiła się nie wiadomo skąd, prawdopodobnie późno i tak dalej. A z tego co jakoś tam zerknąłem do jakichś dokumentów, to wygląda na to, że no, maryjność pojawia się nieoczekiwanie bardzo wcześnie w historii Kościoła. Tak. Do tego chciałem dopiero dojść, bo na razie tak szedłem, chciałem poprzez te osoby boskie. Ta, no jest. To znaczy, no mogę odpowiedzieć, bo odpowiadając na pytanie, tylko powiem, że na Soborze w Efezie w IV wieku, prawda, przyjęto Kościół wtedy funkcjonujący przyjął dogmat, nazywając Marię matką Teotokos, tak, czyli taką Bożą Rodzicielką, dosłownie tłumacząc, Bożą Rodzicielką, co w naszym tłumaczeniu i tutaj rozpowszechnionym kulcie przyjęło formę Matki Bożej. Nie? Ale bracie, chyba w IV wieku ten tytuł Matka Bożej miał zupełnie inne znaczenie. Ja wiem, chciałem dojść dopiero do tego. Miał inne znaczenie i w ogóle nie o to chodziło tym, którzy dyskutowali, bo cały Sobór był skoncentrowany na tym, kim jest Jezus, prawda? Bo by groziła ta właśnie herezja Nestoriusza i właściwie z powodu Nestoriusza został wezwany i był przeszedł do historii jako jeden z bardziej takich niemoralnych w cudzysłowie, prawda, zjazdów i soborów, bo no, działy się tam różne takie rzeczy. W tym znaczeniu właśnie niemoralnych, że to no, było to wszystko takie jakby mocno, nie wiem, upolitycznione. No. Były antypatie, różne grały emocje, również osobiste i to wszystko działo się tak, no nie w duchu Ewangelii, w duchu tutaj jakby Chrystusowym i w tym znaczeniu. Ale taką decyzja o przyjęciu, zaakceptowaniu Marii jako tej Bożej Rodzicielki była jak gdyby skutkiem ubocznym tego celu głównego, dla którego się zebrano. Tam celem nie była w ogóle debata o Marii. Tam wspierano się o natury Chrystusa. Ale tak, Maria jako współodkupicielka. W deklaracji Soboru Watykańskiego II czytamy: Ojciec miłosierdzia pragnął, by wcielenie poprzedziła zgoda tej, która została przeznaczona na matkę, aby w ten sposób, podobnie jak kobieta przyczyniła się do śmierci, tak również kobieta przyczyniła się do życia. Słusznie więc sądzą święci ojcowie, że Maria nie została tylko biernie użyta przez Boga, lecz wolną wiarą i posłuszeństwem współpracowała w dziele ludzkiego zbawienia. Sama bowiem, jak mówi święty Ireneusz, będąc posłuszna, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego. No więc Maria jako... Sobór Watykański II w tej chwili. Cytowa... Ireneusz tam był, tak? Zacytowany był w tej wypowiedzi soborowej, tak, jest zacytowany Ireneusz. Na poparcie tego dogmatu, tak? Tak jest. No, nie dogmatu, nauczania Kościoła, bo to jest dokument soborowy. To jest dokument soborowy, to nie dogmat. Albo konstytucja, albo dekret. Musiałem sprawdzić. To są różne kategorie dokumentów. Tak więc Maria stała się uczestniczką dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego, tak? Kościół nazywa ją współpracowniczką w dziele odkupienia człowieka, czy naszą współodkupicielką. To są wszystko określenia z różnych tutaj wypowiedzi. Albowiem jak Chrystus, ponieważ nas odkupił, jest ze szczególnego tytułu naszym Panem i Królem, tak też i Najświętsza Dziewica ze względu na szczególny sposób, w jaki przyczyniła się do naszego odkupienia, służąc swoją naturą, ofiarując go za nas dobrowolnie, specjalnie naszego zbawienia, pragnąc, prosząc i starając się o nie. Więc to są te uzasadnienia w temacie Marii, współodkupicielki. Cierpienia Marii, prawda?
tu też są przedstawiane jako te, które miały jakieś, no, jakąś wartość związaną z odkupieniem. Współcierpiała z Chrystusem. I to współcierpiała w sensie takim, no, niestety zbawczym. Przynajmniej tak to jest przedstawiane w dokumentach kościelnych. W Wulgacie, tak to przetłumaczono, a potem za Wulgatą, bo to był święty i nietykalny tekst tłumaczenia aż właściwie do Soboru Watykańskiego II. Na Soborze Watykańskim II pojawiły się pierwsze krytyczne głosy odnośnie tłumaczenia Wulgaty i to było dla wielu biskupów szokiem, bo z opisów i sprawozdań, ja wtedy byłem studentem, więc musiałem to śledzić na bieżąco. Było szokiem, że ktoś śmie mówić coś a propos tutaj nieścisłości czy wręcz błędów w tłumaczeniu Hieronima. W tłumaczeniu właśnie Wulgaty czytamy ten słynny fragment z trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, 15 wiersz. Wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ona zmiażdży ci głowę, a ty będziesz czyhał na jej piętę, tłumaczy Hieronim. I tak to było przekazywane dalej, nie? Dzisiaj wszyscy się zgadzają, że tam jest rzeczownik rodzaju męskiego i tłumaczy się jako nie ona, ale ono zmiażdży ci głowę, tak? I niestety no, ten argument tutaj no, nie może być używany. Bo mimo to nadal jest powtarzany. I jeszcze na inny fragment Słowa Bożego, na który Kościół wskazuje, to fragment z Ewangelii Łukasza, drugi rozdział, 34 i następny wiersz, kiedy rodzice przychodzą, aby ofiarować Jezusa w świątyni. Tam, prawda, przychodzi starzec Symeon i mówi, prorokuje, ten oto przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły wielu serc. No więc Kościół odnosi ten miecz, który ma przeniknąć duszę do tych cierpień i udziału Marii w odkupieńczym cierpieniu Jezusa Chrystusa. I jej jakby wkładu w dzieło powszechnego zbawienia. I nie wiem, czy w tej chwili może zrobię przerwę. Mamy godzinę. Tak, i po przerwie. Albo może. Może jeszcze odniosę się do tego, do tematu Maria, a ojciec i te fragmenty, no, te fragmenty, na które powołuje się Kościół katolicki. A ojciec, tak? Jeszcze może tak, znaczy te argumenty, które tutaj przytoczyłem, może odniosę się w sensie takim, żeby w sensie takim biblijnym właśnie. Otóż, no, Maria na pewno cierpiała, prawda, będąc tam pod krzyżem i patrząc na swego syna i myślę, że to najgłębsze cierpienie, jakie może się zdarzyć matce w takiej sytuacji. I inne osoby też były świadkami jego męki, prawda? I niemniej, no, jakbyśmy określili tego typu cierpienie, no. Może cierpienie związane ze współodczuwaniem, tak? Ze współczuciem. Z powodu cierpienia właśnie. Nie sądzę, aby Maria w tej chwili miała głęboką świadomość dokonującego się zbawienia świata. Łącznie z tymi wszystkimi, którzy razem z nią wtedy tam byli. Bo jeszcze pamiętacie, kiedy Jezus umarł, to rozproszyli się, zamknęli się i uważali, że wszystko jest skończone. Także no, na pewno nie możemy na podstawie tego fragmentu powiedzieć, czy stwierdzić, że Maria cierpiała za nasze grzechy, czy miała w tym jakiś swój udział. I cierpienie również nie ma wartości odkupieńczej. Tak jak tutaj Kościół twierdzi, prawda? Współumierała z nim, miecz przebijał jej duszę. No cóż, no nie Maria umarła na Golgocie, no jakby nie patrząc. Więc również i tutaj no, trudno to porównywać. Chrystus sam oddał życie dla naszego odkupienia i tutaj obecność Marii w tym dziele niestety nie jest do zaakceptowania. Jej współudział w tym dziele nie jest do zaakceptowania. Bo to, co ostatnie, z całym szacunkiem dla Marii, miałam zwyczaj w okresie Bożego Narodzenia, gdzieś tam troszkę później, zawsze jakieś kazanie w temacie Marii przekazać, bo no, to była niesamowita kobieta.
I no, nie będę tego wątku rozwijał, ale ewidentnie widać to Boże prowadzenie w jej życiu, to widać w jej reakcji, w jej zachowaniu w stosunku do Elżbiety, później w tym Magnificat słynnym, gdzie my podkreślamy, ona wyznaje Jezusa jako swojego Zbawiciela i to jest prawda, ale również jej sposób oddawania, jej sposób mówienia o tym, co się wydarzyło w jej życiu, bez jakiegoś wskazywania na siebie. Ona cały czas wskazuje na Boga. Nawet mówiąc te słowa i prawda, no nie będę w tej chwili rozwijał. Tak, łączy fragmenty psalmów, tak, i tworzy wspaniałą modlitwę. I mam też taki zwyczaj, ale z tym całym szacunkiem i no, pewnym wzorem nawet, no Maria nie miała żadnych kwalifikacji do odkupienia ludzkości. Prawda? Więc nauczanie co do współudziału w tym zakresie jest mocnym nadużyciem. Nawet gdyby umarła na Golgocie, nikogo by nie zbawiła. Także, no. I nikt nie może samego siebie wykupić, ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu. Jego życie zbyt kosztownie, zdarzy się to nigdy, tak? Księga Psalmów 48, wiersz 9. I dlatego właśnie Bóg zesłał swojego Syna. Jezusa Chrystusa, aby nas odkupić. Jedynie On miał odpowiednie kwalifikacje, ponieważ był Synem Bożym. No i w tym kontekście trzeba to mocno podkreślić. Stał się podobnym do ludzi, to prawda, czytamy w liście Pawła do Filipian 2:7. I był w stanie reprezentować ludzkość przed Bogiem, był w stanie nawet fizycznie umrzeć, tak? Czytamy w liście do Hebrajczyków 2:14-17. I był jednak, był również też bez grzechu. Jego życie stanowiło ofiarę, którą Bóg mógł zaakceptować. I także wyłącznie Chrystus zasługuje na tytuł odkupiciela. Baranek, zabity baranek, godzien jest, pamiętacie, otworzyć księgę, której nikt nie był w stanie otworzyć w całym niebie również. Amen. I może na tym zakończymy wątek Bóg Ojciec, a Maria, bo powiedziałem, że chcę ten kontekst wprowadzić, bo on występuje. A potem przejdziemy do drugiej i do trzeciej osoby. Czyli Jezus Chrystus, a Maria, a potem jeszcze i Duch Święty. Dziękuję.